Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. W dwóch hotelach wybudowano prostokątne baseny. Basen w pierwszym hotelu ma powierzchnię 240 m2, basen w drugim hotelu ma powierzchnię 350 m2 oraz jest o 5 m dłuższy i o 2 m szerszy niż w pierwszym hotelu. Oblicz, jakie wymiary mogą mieć baseny w obu hotelach, podaj wszystkie możliwe odpowiedzi. Czyli mamy taką sytuację, mamy mniejszy basen. On ma jakieś wymiary x na y i jego pole to jest 240 m2 i mamy basen większy i dłuższy i jego wymiary są tak, jest o 5 m dłuższy, czyli będzie y plus 5 i o 2 m szersze, czyli x plus 2. Jego pole wynosi 350 m2. Oblicz, jakie wymiary mogą mieć baseny. Robimy na początku założenia. X musi być większy od 0, y większy od 0, x plus 2 większe od 0, y plus 5 większe od 0. Jak mamy założenia, to układamy sobie układ równań. Zobaczmy, tutaj mamy pole tego prostokąta, to jest x razy y. X razy y daje nam 240 i pod spodem x plus 2 razy y plus 5 daje nam 350. Z pierwszego równania wyznaczmy sobie na przykład y, to jest 240 na x, czyli podzieliłem stronami przez x i to 240 na x podstawiam do drugiego równania w miejsce y, czyli będę miał x plus 2 razy 240 na x plus 5 daje nam 350. X razy 240 na x to jest 240, x razy 5 to jest 5x, 2 razy 240 na x to będzie 480 na x i 2 razy 5 to jest 10 równa się 350. I teraz tak, przerzućmy sobie 240 plus 10 to jest 250 i 350 przerzućmy na lewą stronę, czyli będziemy mieli 5x, dodać 480 na x, dodać 250 minus 350 równa się 0. 250 dodać 350 to jest minus 100. Mnożę stronami przez x, czyli będzie 5x kwadrat plus 480 minus 100x równa się 0, czyli 5x kwadrat minus 100x plus 480 daje 0. Dzielimy przez 5, czyli x kwadrat minus 20x, dodać, tutaj mamy 96. Tutaj mamy 96 równa się 0. Prawda? Podzieliłem 480 na 5, wyszło nam 96. Liczymy deltę. Delta to b kwadrat minus 4ac, u nas a jest 1, b to minus 20, c to 96, czyli mamy b do kwadratu, czyli minus 20 do kwadratu, odjąć 4 razy 1 razy 96, czyli mamy 20 do kwadratu to 400, odjąć 4 razy 96 to jest 384, czyli mamy 16. Pierwiastek z delty to pierwiastek z 16, czyli 4. I mamy x1 oraz x2. x1 to jest minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, a x2 to minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Podstawiamy minus b, czyli minus minus 20 to jest 20. Odjąć pierwiastek z delty, czyli odjąć 4 na 2a, czyli na 2 razy 1. Mamy 16 na 2, to jest 8. I drugi przypadek, 20 plus 4, 24 na 2, czyli 12. Czyli zobaczmy, obydwa x spełniają założenia, wszystkie. Czyli jeżeli x1 to jest 8, to wtedy y wynika, że jest równy. Y mamy wyznaczonego, zobaczmy, w tym miejscu. Tu jest y wyznaczony. To jest 240 na x, czyli na 8, czyli 30. No i drugi przypadek, jeżeli x to jest 12, to z tego wynika, że y to jest 240 na 12, czyli 20, czyli tu będzie y1, y2. No i zobaczmy, jakie mamy scenariusze zatem. Scenariusze są takie. Pierwszy przypadek, jeżeli x1 równa się 8, y1 równa się 30, to wtedy wymiary naszych basenów to jest 8 na 30, to jest jakby pierwszy basen, ten mniejszy, a drugi większy basen będzie miał wymiary x plus 2, czyli 8 plus 2, czyli 10 na y plus 5, czyli 30 plus 5, czyli na 35.
To jest jakby pierwszy scenariusz. Drugi scenariusz jest taki: jeżeli mniejszy basen ma wymiary 12 na 20, czyli zapiszmy to x2 12, y2 to 20, takie mamy wymiary, to z tego wynika, że ten drugi większy basen wtedy będzie miał wymiary x plus 2, czyli 12 plus 2 to będzie 14, ten drugi basen na y plus 5, czyli 20 plus 5, czyli 25. I sprawdźmy, 25 razy 14 to jest 350, zgadza się. 12 razy 20, 240, zgadza się, czyli tutaj te baseny się zgadzają. I tutaj 10 razy 35, 350, zgadza się, większy basen i 8 razy 30, 240, mniejszy basen. Mamy tutaj rozwiązanie.